Sylwia Micyk. Dobry wieczór Państwu. Czas poznać najbardziej aktualne pogodowe informacje dla naszego regionu. Zapraszam. Jutro nad Polską będzie przemieszczał się chłodny front atmosferyczny, który przyniesie chwilowe załamanie pogody. Dodatkowo z zachodu płynie do nas chłodniejsza masa powietrza. Ta nadchodząca noc początkowo będzie jeszcze pogodna, ale po północy chmur zacznie przybywać. Uwaga na lokalne zamglenia, które znów mocno ograniczą widzialność i utrudnią podróżowanie. Na Podhalu tej nocy temperatura spadnie do 2 stopni, w Miechowie do 3, a w Oświęcimiu do 6. Jutro już o poranku niebo zakryją deszczowe chmury, a więc bez parasola ani róż w ciągu dnia na zmianę. Będą pojawiać się opady i rozpogodzenia. Na termometrach maksymalnie 12 stopni w Oświęcimiu, 11 w Krakowie, 10 w Nowym Sączu i 7 stopni w Zakopanem. Meteogram dla Krakowa pokazuje nam dodatkowo, że wiatr jutro przyspieszy i chwilami będzie on porywisty i nieprzyjemny. Jeśli chodzi o ciśnienie, to krakowskie barometry wskażą jutro 991 hektopaskali. Piątek po mglistym poranku przyniesie poprawę pogody, a na termometrach tego dnia od 11 do 13 stopni. Sobota zapowiada się słoneczna i ciepła, na termometrach nawet 14 stopni. Na koniec zerkamy jeszcze na mapę z prognozą jakości powietrza. Jutro jedynie w okolicy Krakowa poziom pyłu PM10 może być lekko podwyższony. Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia.